Wielkie odliczanie, czas zacząć do wyborów parlamentarnych w Polsce. Zostało 3 dni. To już właściwie tak naprawdę ostatni moment na podjęcie decyzji, na kogo zagłosować, na kogo państwo oddacie w tych wyborach swój głos. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pomoże państwu i ułatwi ten wybór w najbliższą niedzielę. Tomasz Nieśpiał, dzień dobry, witam państwa i zapraszam na ostatnią w tej kampanii wyborczej debatę w samo południe, debatę Radia Lublin i Kuriera Lubelskiego. Dziś debata jedynek w okręgu numer 6, w okręgu lubelskim. Jesteśmy, przypomnę, na radiolublin.pl i kurierlubelski.pl. Zostańcie państwo z nami przez najbliższe kilkadziesiąt minut. A dziś emocje polityczne zagwarantują nam, nie mam wątpliwości w tej sprawie, pani poseł Marta Wcisło, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, była miejska radna kilku kadencji, przedsiębiorca, menadżer od 2000... Ale także Politechniki Lubelskiej. Studia podyplomowe, zdaje się, tak? Od 2019 roku poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek Platformy Obywatelskiej, no i jak wspomniałem, jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu numer 6. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani. No to zapowiedziała pani naszego drugiego gościa, Przemysław Czarnek, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były wojewoda lubelski, od 2019 roku poseł Prawa i Sprawiedliwości, a od 2020 roku minister edukacji i nauki. Dziś jedynka także na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 6. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dzień dobry, pani poseł. Szanowni państwo, zaczynamy od sprawy dla państwa szczególnie istotnej, w związku z tym, że tak jak powiedziałem, i pani poseł działając w sejmowej komisji, no i pan minister z racji zajmowanego stanowiska bardzo przez te ostatnie miesiące i lata aktywnie działali na polu związanym właśnie z polską edukacją. I od tego chciałbym dzisiaj zacząć i poprosić państwa na początek o pewną diagnozę tego, jaki jest stan polskiej edukacji po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. Zacznę od pana ministra. Co się udało zrobić, a czego się nie udało, na co zabrakło czasu, a być może politycznej woli w tym okresie? Przemysław Czarnek, panie ministrze, proszę. Udało się ogromnie unowocześnić polską szkołę. Laboratoria przyszłości są tylko tego symbolem, bo 14 miliardów złotych, które przekazaliśmy organom prowadzącym, w szczególności samorządom, w 90 kilku procentach, na inwestycje edukacyjne, w infrastrukturę edukacyjną, to jest bardzo wielki postęp. Wczoraj byłem w gminie Poniatowa, gdzie w 4 szkołach małych, wiejskich, otwieraliśmy 4 nowe sale gimnastyczne. Takie rzeczy nie zdarzały się za czasów naszych poprzedników, którzy zainwestowali w to raptem 2 miliardy 900 milionów złotych. 14 miliardów my zainwestowaliśmy. To nie jest kwestia kilkudziesięciu procent więcej. To jest wielokrotnie, wielokrotnie więcej. Udało się wyposażyć szkoły w nowoczesny sprzęt. To, czego się nie udało zrobić, bo brakło na to czasu, wyposażyć w laboratoria przyszłości szkoły zawodowe i szkoły średnie. No ale to, co się z kolei udało, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, to utworzyć branżowe centra umiejętności, między innymi tu w Lublinie czy w Pszczelej Woli. 120 takich branżowych centrów umiejętności powstaje właśnie, czyli nowoczesnych placówek szkolnictwa zawodowego. To, co się udało zrobić, to oczywiście likwidacja gimnazjów, które uwsteczniły polską szkołę. To, co się udało zrobić, to radykalnie zwiększyć środki finansowe na opiekę psychologiczną i specjalistyczną. To, co się udało zrobić, to zmienić siatkę godzin w nauczaniu. To, co się udało zrobić, to wprowadzić historię i teraźniejszość, czyli nauczanie historii najnowszej w połączeniu z wiedzą o społeczeństwie. No i to, co się udało zrobić, proszę państwa, to jest zwiększenie radykalne subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa będzie rosła od 1 stycznia 2024 roku o kolejne 12 miliardów 170 milionów złotych. Rekordowe, nigdy nie spotykane. I osiągnie poziom blisko 77 miliardów złotych. Jak spojrzymy na to, że wychodziliśmy od początku 2015 roku z subwencją w okolicach 40 miliardów złotych, a nawet mniej niż 40 miliardów złotych, no to jest radykalne zwiększenie. Subwencja
Światowa Rada Miasta Lublin od 1 stycznia 2024 roku będzie o 98% większa, prawie 100% większa niż była jeszcze w 2015 roku. To przełożyło się na podwyżki wynagrodzeń. Te podwyżki wciąż będą nauczycielom udzielane. 20% najmniej zarabiający i około tylu, może troszkę mniej, w zależności od tego, jak ostatecznie się ukształtuje ta subwencja, bo ja mam nadzieję, że 12 miliardów 170 milionów złotych to jest minimum, a będzie jeszcze więcej, to będzie też podwyżki dla najlepiej zarabiających. Co daje w ten sposób podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli wchodzących do zawodu 100% większą średnio niż w 2015 roku? To są te rzeczy, które się udało zrobić. Panie ministrze, wspomniał pan o tych sprawach i chciałbym dopytać, no w kontekście tego, co się, pan mówi, udało zrobić, udało się zlikwidować gimnazja, z kolei duża część opozycji bardzo mocno atakowała no, pana poprzedniczkę, panią minister Zalewską, za właśnie tą reformę, likwidację gimnazjów, wprowadzenie 4-letnich liceów, 5-letnich techników, co przełożyło się na ten podwójny rocznik w 2019 roku. O HiCie, no to też chyba nie muszę przekonywać, że ogromna fala krytyki spadła na pana bezpośrednio, na ministerstwo, za wprowadzenie tego podręcznika i możliwość korzystania tego podręcznika przez nauczycieli. No i chciałem też przy okazji jeszcze zapytać, no bo dwukrotnie pan proponował nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Prezydent dwukrotnie to wetował, kiedy był projekt już obywatelski, prezydent zdecydował się na podpis. No, czy nie ma pan takiego poczucia, że no jednak było kilka tych rzeczy, które nawet w waszym obozie, bo przypomnę też kwestia likwidacji gimnazjów, też budziła spory wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Czy nie ma pan takiego poczucia, że były rzeczy, które jednak gdzieś iskrzyły, coś się nie udało? Proszę państwa, likwidacja gimnazjów to był nasz punkt programowy, który zrealizowaliśmy, podobnie jak likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków, który nasi poprzednicy wprowadzili wbrew rodzicom natychmiast w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Zlikwidowaliśmy ten obowiązek sześciolatków. Można oczywiście zrobić tak, żeby dziecko w wieku 6 lat szło do szkoły, ale nie ma takiego obowiązku. No i likwidacja gimnazjów też była przez nas opowiadana. Gimnazja były eksperymentem nieudanym z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że traciliśmy 2 lata, tak naprawdę traciliśmy 2 lata efektywnej edukacji, bo dziecko zmieniając szkołę w wieku 12 lat na gimnazjum, najpierw było poznawane przez nauczycieli wychowawczych przez pół roku, a później w trzeciej klasie ostatnie pół roku przygotowywało się do egzaminu gimnazjalnego, a później znów przez pół roku było poznawane w liceum i później przez pół roku ostatnie przygotowywało się do matury. Tymczasem przy jednym tylko przejściu z podstawówki do gimnazjum mamy to poznanie się tylko raz. Krótko mówiąc, mamy więcej czasu na efektywną siatkę godzin i na nauczanie chociażby historii, czy matematyki, czy innych przedmiotów. A po drugie, ma to kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o kwestie psychologiczne. Psychologowie i psychiatrzy powtarzali, że od momentu wprowadzenia gimnazjów liczba dzieci, które stały się ich pacjentami, wzrastała właśnie w tym wieku, bo nie miało to większego znaczenia w mniejszych miejscowościach, w naszych wsiach. Tam rzeczywiście bardzo często to była tylko kwestia zmiany szyldu, bo w tym samym budynku niemalże te gimnazja były, ale w większych środowiskach miejskich to było przejście do zupełnie nowego środowiska i to było takie wchodzenie jakby w dorosłość w wieku 12 lat. 3 lata różnicy dla dziecka w tym wieku to jest ogromnie, ogromnie wiele, bo ono jest w okresie dojrzewania, więc z dwóch punktu widzenia gimnazja, likwidacja gimnazjów to był kapitalny ruch. Co do HiT-u, no ale pan krytykuje podręcznik czy przedmiot, tym, bo ja uważam, że... znacząco. Tak, ta część, która jest potomkami UBEK-ów, nie UBEK-ów i tak dalej, resortowe dzieci, tak, oni nie chcą, żeby mówić o najnowszej historii. Oni nie chcą, żeby dzieci znały historię Polski także po 1945 roku do 2015 roku, a ja twierdzę, że uczenie dzieci, młodzieży, historii najnowszej od czasów II wojny światowej, zahaczając jeszcze o tą II wojnę światową, do czasów najnowszych jest niezwykle ważne. Nie uczono historii najnowszej, dlatego że brakowało na to czasu. Dojeżdżano z programem do II wojny światowej, często nawet II wojny światowej nie przerabiano. Tymczasem jak się nie rozumie, czy nie zna się podstawowych procesów historycznych, nie wie się na przykład, że w Polsce było powstanie antykomunistyczne, nie wie się na przykład, co się działo w roku 70, co się stało w 78, co się stało w 80.
80. i tak dalej, to nie można zrozumieć rzeczywistości. Krótko mówiąc, wiedza o społeczeństwie bez wiedzy o najnowszych procesach historycznych była po prostu bardzo kulawa. Więc ja mam też wrażenie, panie ministrze, że też kwestia nauczycieli, którym przecież nie zabraniano nigdy uczyć, znaczy w demokratycznej Polsce po 89. uczyć o tych procesach i myślę, że wiele osób miało takie szczęście. Nie mieli czasu na to. To nie jest zarzut dla nauczycieli. W siatce godzin brakowało czasu na historię najnowszą, dlatego wprowadziliśmy odrębny przedmiot historii teraźniejszości. To czego brakowało w edukacji, w polskiej edukacji, w polskiej nauce w czasie rządów jeszcze Zjednoczonej Prawicy w ciągu tych 8 lat, to pytanie. Mam nadzieję, że będę miała tyle czasu, co tak, pan oczywiście. Minister. Po 8 latach rządów PiS-u, w tym po 3 latach piastowania fotela ministra edukacji i nauki przez pana Przemysława Czarnka, polska szkoła jest bardzo źle oceniana przez Polki i Polaków. 65% badanych stwierdza, że pan minister Czarnek jest najgorszym ministrem edukacji od 2005 roku. Pan minister Czarnek dał się poznać jako minister w pierwszej kolejności z bardzo kontrowersyjnych, homofobicznych, obrażających Polaków wypowiedzi, zarówno kobiety, jak i nauczycieli. Ale pan minister Czarnek zostanie zapamiętany przede wszystkim jako twórca tak zwanej ustawy Lex Czarnek, którą nawet prezydent Duda zawetował, ustawy, która przewidywała zarządzanie szkołą poprzez strach. Uczeń miał się bać nauczyciela, nauczyciel dyrektora, dyrektor kuratora, a kurator miał się bać pana ministra i sprawozdawać. Poza tym pan... Byłaby pani łaskawa przytoczyć przepisy takie, bo ja nie znam takich przepisów. Lex Czarnek to także, panie ministrze, ograniczenie kompetencji samorządów. Organ prowadzący, jakim jest samorząd, absolutnie nie został pozbawiony decyzyjności. Tą decyzyjność przenoszono na kuratorów. Mogę mówić o Lex Czarnek dużo, bo pracuję w Komisji Edukacji, na której pan minister niestety był zaledwie parę razy, nad czym ubolewam. Natomiast pan minister dał się także poznać i zostanie zapamiętany niestety jako minister za czasów, którego nauczyciele mają bardzo niskie wynagrodzenia, bo wynagrodzenie nauczyciela początkowego to jest 3690 od 1 lipca, czyli o 90 zł więcej niż najniższa krajowa. Dlatego Donald Tusk mówi o wyborach wygranych. Ja bym chciała zapytać pana ministra w tym czasie, odnośnie tego, co mówię, czy wie ile to jest na rękę? Ile nauczyciel początkujący bierze na rękę? Wie pan, panie ministrze? 4700 zł brutto, szanowna pani, średniego wynagrodzenia 3690, dla nauczycieli początkujących. Ale to netto 2000, na rękę, ile to jest? To jest 2000 brutto więcej niż w 2015 ile to jest, roku. Tak, panie ministrze i pani poseł. 2% poseł, nauczycieli, ile szanowna jest, pani, proszę pana, 2% nauczycieli zarabia minimalne wynagrodzenie. Netto kwoty 3690, ile to jest? Wie pani, z czego się składa wynagrodzenie nauczycieli? Ile to jest? Nauczyciel początkowy, ile zarabia w tej chwili? 2850 złotych, to jest netto. 45, tak, i netto. 2% dobrze, nauczycieli. Pani poseł, nauczycieli zarabia dużo pani poseł, na koniec będzie szansa na zadanie pytania. To proszę zapanować nad panem ministrem, żebym mogła dokończyć i mieć te 10 minut. Dobrze, to niech pani mówi, nie zadaje pytań. Jak pani zadaje pytania, to proszę pozwolić odpowiedzieć. Bo niech pani mówi, jak pani ma co do powiedzenia. Czas, proszę wybaczyć, ale będę... Ale ja jeszcze nie skończyłam. Chciałem zapytać panią i poinformować. Pani doskonale wie, że będzie czas na zadanie pytania albo na riposte. To ja już wiem. Na riposte. Dobrze. Ale pani poseł, jak pani powiedziała, chciałem dopytać, tak samo jak dopytywałem pana ministra o to, że pani mówiła o zwiększeniu wynagrodzenia. Mówi o tym także Donald Tusk. Dla nauczycieli. Tak, minimum 1500 na jeden etat, zwiększenie o 30%, no przy tak szybko licząc, to jest około miliarda złotych, zdaje się, miesięcznie taka kwota. Mówi Donald Tusk, że po wyborach to zrobicie. Pytanie, czy macie to obliczone, czy wiadomo skąd na to pieniądze? Przede wszystkim z tych wszystkich afer, o których słyszymy każdego dnia. Chociażby z programu, który pan minister stworzył, o którym za chwilę chciałam powiedzieć, czyli tak zwana słynna Villa Plus. Nie ma takiego programu. Program, który rzekomo miał służyć infrastrukturze szkolno-oświatowej, a służył pieniądze
dotarły do osób, które były powiązane z osobami bądź sympatykami osób. Mówi pani o programie 40 milionów dla szkoła i program dla dzieci autystycznych. Ale osoby powiązane z kim, szanowna pani, z panią? Proszę. To niech pani nie kłamie. Ja pani jest w polskim radiu. Ja też mogę głośno i szybko pani, mówić pani, i pan przerywać. Pani nie kłamie. Jeśli pan chce tak depadować, tak będziemy depadować. Ja panu nie przerywam. Z kim jest powiązana pani dyrektor szkoły dla dzieci autystycznych w Białej Podlaskiej, która dostała wczoraj 3 złotych? Panie ministrze, a z kim są powiązane z kim? Fundacje? Bardzo proszę. Z kim jest powiązane? Nie dał pan na szkołę, na fundację. Bardzo proszę. Bezczelnie kłamie ludzi. Szanowanie to pan kłamie. Czasu. Gebelsowskie kłamstwo to jest pańska metoda, no to jest jasne. Marta Wcisło, jeszcze proszę dokończyć myśl. Pani poseł, bardzo proszę. Chcę mieć swobodę wypowiedzi i proszę nad tym zapanować, bo jeżeli mamy się kłócić... Pani będzie mi przerywać, to nie będzie... Ale to pan minister mi przerywał, ja mu nie przerywałam. Może pani mi nie przerywać. Przerywa panu, pani, ja przerywam panu wtedy, kiedy pani ministrze, obraża. Ale bardzo proszę, bo nikt z tego nic nie zrozumie. Rozumiem, że państwo macie inne poglądy na każdą ze spraw... Panie redaktorze, tylko ja bardzo proszę, bo poglądy to może mieć inne, to jest super, tylko bardzo to fakt, proszę, ale pani nie będzie cenzurował moich wypowiedzi. Pani mnie nie obrażała. Pan nie będzie cenzurował moich wypowiedzi. Marta, pan, to jest, nie jesteśmy w TVP Info i pan nie będzie pytam się panią, pani ministrze, to jest czas pani poseł. Szkoła specjalna w Warcie, która dostała autobus dla dzieci niepełnosprawnych. Dlaczego pani obraża? Dlaczego pani obraża szkoły? Dlaczego pani obraża ludzi? Bo tak się nie dogadamy. Na które pan dał pieniądze? Pani poseł Marta Wcisło, pani poseł, zaczęła pani o... No właśnie, dlatego bardzo tylko przywołuję panią do porządku, tak samo jak przywołuję... Proszę mi nie przerywać. Tak samo jak przywołuję do porządku pana ministra. Szanowni państwo, możecie sobie wzajemnie przerywać, ale my po prostu skończymy ten program i nasi słuchacze i widzowie... Panie redaktorze, nie ja pana rozumiem, natomiast ja nie pozwolę się obrażać, w związku z tym będę przerywał wtedy, kiedy jestem obrażany. Będę o to prosił, żeby nie atakować personalnie, mówić o faktach. I pani poseł, bardzo proszę o ocenę, analizę tych 8 lat. Staram się to robić. Mogę? Tak, tylko zadaję pani pytania, a potem dobrze, pani nie będę zadawała pytań. Proszę mi... Proszę, ale krzyczał też pan minister. Proszę. A pan mi zwracał uwagę. Zwróciłem uwagę dobrze panu ministrowi. Więc szkoła, pani... którą zarządza dzisiaj, oświata, którą zarządza dziś minister Czarnek, to największa ilość wakatów. Dlaczego jest tak dużo tych wakatów? Tysiące nauczycieli, tysiące wolnych miejsc dla nauczycieli, bo nauczyciele nie chcą dzisiaj pracować za 2845, bo tyle wynosi pensja netto początkującego nauczyciela. Ale szkoła zarządzana dzisiaj, edukacja zarządzana dzisiaj przez ministra Czarnka, to także najwięcej prób samobójczych. Ponad 2000 prób samobójczych ludzi młodych od 13 do 18 roku życia. W 2022 roku 150 osób młodych odebrało sobie życia. Na oddziałach, dzisiaj na oddziałach psychiatrii dziecięcej nie ma miejsc dla tych młodych, chorych ludzi. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nie zadbano o to, a także dlatego, że umieszczana jest tam młodzież, która powinna się znajdować, ja sobie tutaj wypisałam, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, czyli w tak zwanych MOW-ach. To jest trudna młodzież z wyrokami z sądu, która jest na oddziałach psychiatrii dziecięcej, a tam powinny się znajdować dzieci chore. W MOW-ach są miejsca wolne, ale nie może się zebrać komisja, pięcioosobowa komisja, która by te dzieci tam, tą trudną młodzież umieściła. Dziś psychiatra dziecięca jest w zapaści. Wiadomo dlaczego. Ja chciałam jeszcze... To chciałem o edukacji, tylko przypomnę. Przepraszam, jestem ministrem edukacji, a nie ministrem zdrowia. Chciałem przypomnieć pani poseł, psychiatria dziecięca to nie edukacja. Jeśli chodzi o edukację, to pan minister mówi tak o subwencji oświatowej. Ja bym chciała tylko zauważyć, że miasto Lublin na dzisiaj, od 1 stycznia, dopłaciła 230 milionów do subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa... Czyim zadaniem jest szkoła? Ja chciałam dokończyć. Ja chciałam zakończyć. Oświata. Na podstawie ustawy o finansowaniu oświaty ministerstwo powinno pokrywać koszty, czyli pensje nauczycieli, koszty stałe. Proszę wskazać przepis. Panie ministrze. Proszę bardzo, panu wskażę przepis. W jakim zakresie ma pokrywać? Zaraz poproszę pana o odniesienie się także, ale... Samorząd pokrywa oprócz oczywiście pensji nauczycieli inne koszty, utrzymanie budynków, bieżące wydatki, remonty i tak dalej. To pokrywa samorząd, ale dodatkowo jeszcze miasto Lublin wydało do dzisiaj 231 milionów tylko na pensje nauczycieli, które powinny w myśl ustawy pokryć ministerstwo.
ale szkoła ministra Czarnka to, szanowni państwo, też przeciążona podstawa programowa, o której pan minister mówił. Trzy lata gimnazjum. Mówi chyba wczoraj pan minister, że są prace, które mają odchudzić. Proszę mi dać skończyć. Ale ja chciałem wyjaśnić, bo pani... Ale wie pan co, ale ja bym chciała mieć 10 minut czasu, tak jak... Ma pani cały czas, tylko... Ale pan mi non-stop przerywa. Zadaję pytania dodatkowe. Trzy lata gimnazjów nauki zostało włożone do 2 lat 7 i 8 klasy. Przeciążenie podstawy programowej. Dziś uczniowie po szkole ze swoimi nauczycielami w zajęciach pozalekcyjnych bądź rodzicami, a także na korepetycjach robią to, co powinna zrobić szkoła. Jest przeciążona podstawa programowa, niskie wynagrodzenia, mnóstwo dzieci z problemami związanymi z zaburzeniami. To jest wszystko szkoła, którą zarządza oświata minister edukacji. Pani poseł, wspomniała pani o tym, o dużej liczbie odchodzących nauczycieli z zawodu. Pytanie, skąd są te dane, bo ja przejrzałem raport... Na stronie ministerstwa jest chyba bodajże... Podał ostatnio, kilka dni temu dosłownie, dane dotyczące między innymi średniej ilości uczniów w przeliczeniu na jednego nauczyciela. Średnia unijna to jest 12,1, w Polsce to jest 11%. Przez ostatnią dekadę liczba nauczycieli w naszym kraju zwiększyła się o blisko 25 tysięcy. Tylko na stronie Ministerstwa Edukacji, którym pan minister zarządza, z tego co wiem, ostatnio wakatów było około 8 tysięcy. Wakatów. Nie. Zaraz, pani minister. Godzin, pani to jest wielka różnica. To jest, pani poseł, proszę. No, Szanowni Państwo, brakuje nauczycieli. Widać to absolutnie w każdej szkole. Dzisiaj nauczyciele są wyrywani ze szkoły do szkoły. Dziś nauczyciel nie pracuje w podstawowym wymiarze czasu pracy, czyli na jednym etacie, tylko ma kilka. Jeden nauczyciel pracuje na... etatów? Ma przykładowo 1,5 etatu. Dobrze. Przechodzą ze szkoły do szkoły, bo brakuje nauczycieli. A młodzi ludzie po studiach nie chcą iść za 2,850 za 2,845. Jak powiedziałem, przez ostatnią dekadę wzrosła liczba nauczycieli w Polsce. Panie ministrze, krótka riposta, bo padły bardzo poważne zarzuty. Nie, padły obraźliwe argumenty. Pani poseł, proszę wskazać naszym słuchaczom i widzom, dlaczego pani mnie obraża, mówiąc, że ja zwracałem się w sposób homofobiczny do jakichś nauczycieli. To pani przed momentem powiedziała. Proszę powiedzieć, kiedy zwracałem się w sposób homofobiczny do jakichkolwiek nauczycieli i obrażałem nauczycieli i kiedy obrażałem kobiety. To po pierwsze. Po drugie, proszę wskazać przepisy, którymi rzekomo w tym Lex Czarnek, jak pani mówi, ja ograniczałem decyzyjność organów prowadzących. Proszę wskazać przepisy, bo pani rzuca kłamstwa w przestrzeń i pani myśli, że pani ma idiotów przed radioodbiornikami? Niech pani wskaże przepisy. Gdzie ograniczyłem decyzyjność organów prowadzących? Nigdzie. Pan chciał ograniczyć Lex Czarnek. Ale w jaki sposób? Proszę wskazać. W prosty sposób. W taki sposób, proszę pana, że chciał wszystkie pan kompetencje oddać kuratorom oświaty. Jakie wszystkie kompetencje? No, nie czytał pan ustawy, pod którą się pan podpisał? Ale kompetencje na przykład, nie wiem, powoływania dyrektora? Dyrektor, tak, kompetencje między innymi powoływania dyrektora. Kompetencje zatrudniania nauczycieli, kompetencje, nie wiem, dobierania na przykład pomocy dydaktycznej. W konkursach na dyrektora. Pani bezczelnie kłami, będzie pani pozwana do sądu. Nie dobrze, było takiej ustawy. Pana. Dobrze, panie, szanowni państwo, jakim zakresie? Niech pani wskaże przepisy. Przed radioodbiornikami są słuchacze. Lex Czarnek, chciał pan wyłączyć organ prowadzący, jakim jest samorząd i przekazać kompetencje kuratorom oświaty. W jakim zakresie? Na przykład powoływania dyrektorów. Chyba pani żartuje. Nie pani, było takiego, pani po prostu, poseł, pani po prostu poseł, ale pani poseł, jest pani w stanie wskazać przepisy. Pani minister, ja panu tylko przeczytam, bo pan mnie pytał o swoje słowa, o tak wypowiedzi. Jest. Proszę bardzo. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakich prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi. Czy to mówi ludziom normalnie? Przecież pani mówiła, że ja obraziłem nauczycieli kobiety. Gdzie tu pani poseł, kobiety pan obrażał, nawet dziewczynki pan obrażał. Szanowni państwo, pani poseł. Nie powiedziałem tego nigdy. Powiedziałem, że brak jest zajęć dodatkowych dla dziewczynek i zrobiliśmy zajęcia. Pani bezczelnie kłamie. To, że pani będzie kłamać, to nie znaczy, że pani przekona radiosłuchaczy. Radiosłuchacze wiedzą, że pani opanowała kłamstwo goebbelsowskie do granic możliwości. Ale pani nie ma... Panie ministrze, dobrze, Pani poseł, zobaczcie, jakiego mamy ministra. Powołuje się na Goebbelsa, minister edukacji. Pani poseł, nie trzeba tutaj krzyczeć. Pani nie rozumie w ogóle, co ja do pani nie mówię. Nie trzeba tutaj krzyczeć.
a ja chciałem jeszcze, w takim razie był jeszcze czas dodatkowy dla pana ministra. Ja protestuję teraz przeciwko obrażaniu, bo pani nie jest to, w stanie przytoczyć żadnych argumentów to, na obraźliwe sformułowania, o które pytam. Pan Pani nie obraziła mnie, nie przytoczyła żadnych argumentów, szanowna pani. To teraz, jak już państwo się uspokoili, bo naprawdę nasi widzowie niewiele z tego zrozumieją, oprócz tego, że będą państwo na siebie krzyczeć. Rozumiem prawo do riposty i prawo do wyjaśniania być może jakichś nieścisłości albo faktów nieprawdziwych, ale jak państwo będziecie mówić wspólnie, to nic z tego nie będzie wiadomo. Panie ministrze, ale wakaty. Wczoraj byłem w pięciu szkołach. W tym szkole, która ma 500 uczniów i 70 nauczycieli, nie ma ani jednego wakatu. W szkole w Kowali nie ma ani jednego wakatu. W szkole w trzech innych miejscowościach nie ma wakatu. Pani powiedziała, że w każdej szkole, pani powiedziała, że w szkole Twardowskiego podstawówce przy muzycznej nadbystrzyckiej na początku roku żadnego wakatu. O czym ta pani mówi? No? Są bez wątpienia szkoły, w których wakatów nie ma, są bez Ale pani powiedziała, szkoły, że w każdej szkole, więc ja prostuję kłamstwo. No nie w każdej szkole. Ja pana odsyłam do laryngologa. Niech pan słucha z zrozumieniem albo idzie do lekarza. Pani poseł, ja tutaj jestem i chciałbym zadać jeszcze pytanie. Ale czy pan, panie redaktorze, dlaczego pan mi ciągle zwraca uwagę, jak pan minister mi przerywa? Bo chciałem zadać mnie pani pan pytanie. Ripostuje pana ministra, bo nie. Proszę mnie traktować na tych samych zasadach, bo ja protestuję, żeby pan mi przerywał, jak ja mówię i jeszcze mnie upominał, jak pan minister mi zwraca uwagę. Co to jest? Pani poseł. Proszę się skupić. Chciałem zadać pani pytanie. Tak samo jak zadaję pytania panu ministrowi, o to samo pana ministra proszę, żebyście sobie nie przerywali. Ale to pan minister. Ja wiem, pani poseł, tak samo pan minister pani przeszkadza, tak samo pani przeszkadza panu ministrowi, a najbardziej przeszkadza pani mi i pan minister także mi w takiej sytuacji. Mogę coś powiedzieć? Nie, teraz chciałem zadać pani pytanie, bo pani mówi o pewnej, miała powiedzieć o ocenie rządów oceniła edukacji, pani a oceniła pani, a tu się akurat zgadzam z panem ministrem, personalnie. I w związku z tym chciałem też jeszcze zapytać, bo ja trochę już obserwuję i śledzę polskie życie publiczne. W listopadzie 2013 roku w czasie rządu Platformy Obywatelskiej Gazeta Wyborcza piórem Aleksandry Pezdy pisała: MEN chce zmian pod naciskiem samorządów, bo coraz trudniej im utrzymać szkoły. Chcą więc oszczędzić na nauczycielskich pensjach i przywilejach. Samorządom nie udało się wynegocjować podwyższenia tzw. pensum, co by pozwoliło zwolnić część nauczycieli, a reszcie dorzucić pracy. I chciałem zapytać, czy to tak wyglądała, na tym ma polegać troska o polityków, o polską szkołę, polską edukację? I pytam to, proszę nie traktować tego personalnie, ale pytam ogólnie, bo dziś zaczął się chwilę temu rok szkolny, rodzice wysyłają dzieci do przedszkoli, szkół, na uczelnie i chcą wiedzieć, jaka będzie przyszłość ich dzieci, przyszłość polskiej edukacji. Pani aspiruje do bycia posłem, pracuje w Komisji Edukacji, więc bardzo proszę odniesienie się do tego. I bardzo proszę o merytoryczne odniesienie się i chciałbym przejść do następnego tematu. Chcemy podnieść przede wszystkim wynagrodzenia dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciel początkujący, który zarabia 2845, nie jest w stanie przeżyć. Nieprawda. No jak nieprawda? 3690 brutto od 1 lipca. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Odchudzenie podstawy programowej 3 lat gimnazjum w 2 latach 7-8 klasy. To po drugie. Czyli rozumiem, pani poseł będzie kibicowała ministrowi, który zapowiedział to, zdaje się, w Poniatowej. Ja nie wiem, czy pan minister będzie ministrem edukacji, więc nie będę składała deklaracji, ale zresztą mam nadzieję, że minister, jestem przekonana, że ministrem edukacji nie będzie nikt z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, tylko będzie z demokratycznej opozycji. I zobaczymy, jak będzie. I króciutkie jeszcze pytanie w kwestii edukacji. Panie ministrze, co z kartą nauczyciela, bo to był już taki sztandarowy, jej likwidacja sztandarowy, jeden z sztandarowych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. Jaki spotka po wyborach los karty nauczyciela? Zaraz to samo pytanie i bardzo krótką odpowiedź proszę. Wszystkie przywileje i uprawnienia nauczycieli, które są w karcie nauczyciela, zostaną zachowane. One muszą być jednak napisane w sposób czytelny, bo karta nauczyciela pochodzi z 1982 roku i była wielokrotnie nowelizowana, stała się aktem nieczytelnym. Ale to nie oznacza likwidacji uprawnień nauczycielskich. One zostaną wszystkie w nowej, nowoczesnej ustawie zapisane. To po pierwsze. Po drugie, chcę jednak na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo nie dokończyliśmy sprawy wakatów. No, pani tutaj kłamała cały czas o tym, że w każdej szkole, niech pan redaktor pozwoli mi jedno zdanie. Jedno zdanie. Otóż sam pan przytoczył przed momentem te dane.
Ubyło dzieci, około 1,5 miliona w systemie przez 20 lat, przybyło kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli, a pani mówi, że nauczyciele nie chcą w szkole pracować. To skąd ich przybyło? Z kosmosu spadli? Pani poseł, co z kartą nauczyciela po wyborach? Oczywiście, że karta nauczyciela będzie utrzymana. My absolutnie nie będziemy ograniczać uprawnień i praw nauczycieli, pracowników pedagogicznych, ale także trzeba pomyśleć o pracownikach niepedagogicznych, których jest w polskiej szkole, w polskiej edukacji bardzo dużo, o których się w ogóle nie mówi, a są niezwykle istotni, o których pan minister nawet nie wspomniał. Zadanie własne samorządu polega na tym, że to samorząd zatrudnia, szanowna pani, a pracowników administracyjnych. To jest zadanie samorządu. Koszty bieżące mieliście pokryć. Nie ministra edukacji. Mieliście pokryć koszty bieżące. To my w mieście Lublin pokrywamy 64 miliony złotych na szkołę specjalną. Panie redaktorze, jedno zdanie. 64 miliony złotych na szkołę specjalną. Bo w tragicznych warunkach trzymaliście 8 milionów złotych na dwa licea czwarte i piąte. Przez 8 lat nic nie daliście. Spartaczyliście robotę w mieście Lublin. Spartaczyliście. Nie. Panie ministrze, traktujecie poważnie dzieci z niepełnosprawnością, żebyśmy zakończyli wątek edukacji, bo nie potraficie tego zrobić. Wzbudza duże emocje. Pani poseł, to pytanie do pani. Osób, które rozmawiajmy o gospodarce. Pani poseł Marta Wcisło. Pani jest przedsiębiorcą, wieloletnim menedżerem. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje. Polska gospodarka się rozwija. Bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. No ale też wszyscy wiedzą doskonale, że od wielu miesięcy walczymy z bardzo wysoką inflacją. Ona rzeczywiście spada, natomiast ceny tak czy inaczej cały czas rosną, stąd no bardzo duża, mówię delikatnie, krytyka ze strony opozycji. Donald Tusk ostatnio mówi w kontekście PKB, byliśmy liderami Europy, dziś szorujemy po dnie. To właściwie w jakim miejscu, pani poseł, jesteśmy my w Polsce i w jakim miejscu jest polska gospodarka dzisiaj? Tylko deficyt budżetowy, do którego się przyznają, to 160 miliardów złotych, czyli dziura budżetowa. Nigdy Polska nie była tak bardzo zadłużona. Wydatki na kancelarię prezesa Rady Ministrów ze 145 milionów w 2015 roku przekroczyły 1,5 miliarda. Jeśli chodzi o gospodarkę, no to wystarczy pójść do sklepu. Najwyższe ceny w historii, gigantyczna inflacja, wzrost cen nośników energii. A przede wszystkim jeśli chodzi o region lubelski, jesteśmy jednym z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, z którego transferuje się niestety gotówkę. Myślę tutaj o Puławach. Puławskie Azoty, przed którymi 4 lata temu stawali politycy PiSu, czyli Kantak i Cymański, i obiecali świetlaną przyszłość, z Puławskich Azotów transferuje się gotówkę. Za sam znak towarowy, wie pan, panie ministrze, ile płacą Puławskie Azoty do Tarnowa? Ponad 30 milionów za ubiegły rok. Polska gospodarka... A kto ich wcisnął do Tarnowa? Panie ministrze, bardzo proszę... Pani poseł, będę też zobowiązany, jak pani będzie, to jest właśnie ten czas, kiedy pani może przedstawić swoje stanowisko. Jak pani będzie pytała cały czas pana ministra, to nie skończymy tej rozmowy. Pani poseł. Polska gospodarka naprawdę nie jest w dobrym stanie. Spada wartość złotego. Jest sterowana ręcznie przez bank centralny. Generalnie nigdy nie było tak źle, jak w tej chwili. Upadające firmy. Mówi pani na przykład o bezrobociu, które jest najniższe 2,7 według Eurostatu, według GUS-u 5%. Wie pan co, na Lubelszczyźnie bezrobocie mamy najwyższe w Polsce. Ja sobie to są dane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i tylko państwu powiem. W Hrubieszowie 15,4, w województwie krasnostawskim 14,3, w Łodawskim bezrobocie 14,5. W województwie krasnostawskim? No to prawie w powiecie. Powiat 14. Łodawski 14,4. Czyli tyle, ile w skali kraju 15,4, za czasów Platformy Obywatelskiej. Krasnostawski 14,3. Oczywiście w Lublinie 7%, przepraszam, w mieście Lublin, szanowni państwo, bezrobocie, już sprawdzam, żeby być precyzyjną, 4,4. Ta średnia bezrobocia to jest efekt dużych miast, gdzie ta stopa bezrobocia jest niska, ale w małych miejscowościach, w małych powiatach, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, w której PiS ma bardzo wysokie poparcie, jest najwyższe bezrobocie i w Polsce, i w Unii Europejskiej, i największa bieda. Tak rządzą. A co trzeba w takim razie zrobić, zmienić po wyborach, żeby odwrócić, jak pani mówi, ten trend? Przede wszystkim podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60.
60 tysięcy nie będzie podatku. Czy to emerytury, czy to renty, czy to wynagrodzenia z tytułu jakiegokolwiek dochodu, pensje, czy inne, czy umowa o pracę. To po pierwsze. Po drugie, to co dzisiaj PiS zrobił z przedsiębiorcami, to świadczy o tym, że w ogóle nie mówi się o przedsiębiorcach, nie myśli się. Upadło w Polsce ponad 200 tysięcy mikromałych firm. Upadło 120 tysięcy gospodarstw rolnych. Sytuacja w rolnictwie na Lubelszczyźnie jest tragiczna. Przez ostatnie, od 2016 roku na Lubelszczyźnie zostały pozamykane największe grupy producenckie, rolnicze. Ja się wczoraj spotkałam z rolnikami, którzy pokazywali mi, jakie nieprawidłowości są w ARMiR-ze, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypracowała klucz likwidacji grup producenckich, który polegał na tym, że agencja, mimo że zatwierdziła wniosek, wypłaciła już pieniądze, to po czym, po jakimś czasie, wiceprezes agencji, który odpowiadał za grupy, szukał chatków na tą grupę, podważając wcześniej zatwierdzone dokumenty i skierując sprawy do sądu, do prokuratury. Rolnikom wpadała grupa o 6 rano policji, która w kajdankach wyprowadzała ludzi. To jest tragiczne, jak w Polsce traktuje się ludzi pracy. To a propos właśnie pracy, przytoczone te z jednej strony te dane, o których mówiłem, inflacja w szczególności oczywiście dotyka portfele Polaków, panie ministrze. Ona spada, tak jak powiedziałem, no ale są też problemy, zasygnalizowała je też pani poseł. Z drugiej strony mamy to najniższe bezrobocie. Więc no chciałem za 2,7 według Eurostatu, mówię tutaj w skali Polski, panie ministrze. Czy jest tak źle, jak mówi Platforma, czy jest tak dobrze, jak mówi PiS? Jaką pan receptę daje Polakom, wyborcom, którzy jednak zmagają się z konkretnymi finansowymi problemami, robiąc codzienne zakupy? Pani poseł, a była pani łaskawa przytoczyć bezrobocie w powiecie chrubieszowskim w 2012 roku, 2013 roku za czasów Tuska, albo w powiecie krasnostawskim? A byłaby pani w stanie przytoczyć bezrobocie w mieście Lublin w 2012-2013 roku, wówczas, kiedy średnia krajowa była 14,40%? Otóż to bezrobocie było dwukrotnie większe, było dwukrotnie więcej, a nawet trzykrotnie większe, trzykrotnie więcej bezrobotnych. Pewnie, że pani podaje dzisiejsze dane, na całość składa się to na 5% w skali całego kraju. To jest najniższe bezrobocie w historii tego państwa. Te wszystkie powiaty, które pani przytoczyła, miały bezrobocie dwu czy trzykrotnie wyższe, dwu albo trzykrotnie wyższe. Ale jesteśmy tu i teraz, 2023 rok. Dlatego spadło ono radykalnie. Wiecie państwo, dlaczego spadło radykalnie? Dlatego, że gospodarka w Polsce rozwija się bardzo szybko. Dzisiaj miejsca pracy są oferowane przez prezes wiele... Narodowego Banku Polskiego powinien zostać i dłużej piastować tę funkcję? Oczywiście, że powinien zostać, ale my mówimy teraz o gospodarce, bo ja chcę zrobić w tym momencie odpowiedź dla pani poseł wobec tych wszystkich rzeczy, które pani powiedziała. Pani zresztą nie o gospodarce mówiła, pani mówiła o różnych rzeczach, tylko akurat nie o gospodarce. Z czego wynika fakt, że mamy najniższe bezrobocie? Wynika z potężnych inwestycji publicznych. Potężnych inwestycji publicznych. Tylko w sobotę ogłosiliśmy 2,7 mld dla samorządów. Dla samorządów, w tym 40 milionów złotych blisko, 40 milionów złotych dla miasta Lublin. Na inwestycje, Lublin stracił. Na inwestycje stracił na czym? Panie ministrze. Przepraszam serdecznie, na czym stracił Lublin 300 milionów? 300 milionów z tytułu tego waszego polskiego, już nie chcę mówić, ładu, bo to się do w jaki sposób, nie ma nic. Ale w jaki sposób stracił Lublin? Z tytułu na przykład ubytków podatków. A dlaczego ubytków? Bo ludzie w Polsce płacą dużo niższe podatki. Pani teraz powiedziała, że chce podnieść z powrotem podatki ludziom, żeby miasto Lublin miało plus 300 milionów. Tymczasem dochody... Przepraszam. Pan powinien być aktorem, nie tymczasem, niech pani posłucha argumentów przez chwilkę. Może pani coś, zostanie z tych argumentów. Szanowni państwo, dochody własne miasta Lublin wzrosły ponad 50%. 300 milionów złotych to jest mniej podatków, które płacą ludzie, bo zostaje im w kieszeni. Sami tylko nauczyciele w całej Polsce w 2022 roku zapłacili o blisko miliard złotych mniej podatku. Pani mówi, że to jest źle, to znaczy, że powinni nauczyciele dopłacić podatek. Ja chciałem dopytać, panie ministrze, mamy niskie bezrobocie, rekordowo niskie bezrobocie, ale z drugiej strony przedsiębiorcy narzekają na coraz wyższe koszty pracy, koszty utrzymania. Pozapracowe koszty pracy.
Pani poseł, ja nie potrzebuję pomocy, bo ja sobie poradzę. Proszę się odnieść do... No właśnie, jaki tu... Szanowni Państwo, 5% bezrobocia oznacza, że dzisiaj mamy rynek pracownika, pracodawcy potrzebują pracownika. A dlaczego potrzebują? Dlatego, że rozwijają swoją działalność gospodarczą. Tak wygląda rzeczywistość. Inaczej nie wytłumaczycie 5% bezrobocia. Kiedy bezrobocie jest 15-procentowe albo wyższe, bo w niektórych powiatach było nawet 39-procentowe za czasów Platformy, wtedy rzeczywiście nie narzekali tylko przedsiębiorcy. Cała reszta szukała i pukała do drzwi różnego rodzaju zakładów pracy, żeby tylko znaleźć pracę za kawałek grosza. Bo teraz uwaga, jak się gospodarka przełożyła na rodziny. Bo przecież chodzi o budżety domowe ostatecznie, tak? O ludzi. O tym mówię. Proszę Państwa. W konkretnych zakupach w sklepie. Rodzina dwuosobowa, mąż i żona i dwójka dzieci, czyli czteroosobowa rodzina. Jaki miała budżet domowy w 2015? Zaraz Pani powiem. 60. Zaraz Pani powiem. W 2015 roku budżet tej rodziny wynosił, jeśli mieli szczęście i pracowali, 3500 zł, bo na dzieci mieli zero. Dzisiaj ile wynosi, jeśli są na minimalnej? Dzisiaj wynosi ten budżet 8400. To oznacza rocznie ponad 100 tysięcy złotych w portfelu, a wtedy było 40 tysięcy. 60 tysięcy różnicy. Nawet jak inflację doliczycie, to jest wzrost o 100% pieniędzy w budżetach domowych. Tak wygląda rzeczywistość, bo taka jest gospodarka. A chleb, szanowna pani, 600 gram ile kosztuje? Chleb, szanowna pani, kosztuje od 5 zł do 15 zł, w zależności od tego, jaki pani będzie chciała kupić. A ile masło kosztuje? 6 zł. 5,50 u mnie w sklepie na przykład. A u mnie 6. No. I super, pani poseł, prawo do riposty, bardzo krótko proszę. Pan minister żyje... Ja pani liczby przytoczę, niech pani zanegluje liczby. Nie ma argumentów na informacje, na dane, które są tu i teraz. My żyjemy w 2023 roku i Polacy chcą wiedzieć, co ich czeka za chwilę. Natomiast pan minister odwołuje się do roku 2013. Dziś w Polsce dobrze się żyje, tylko nie liczy. 100 tysięcy w budżecie dziś to jest dzisiaj. W Polsce żyje się tylko tym, którzy są związani z partią rządzącą. Wynagrodzenia i pensje prezesów spółek Skarbu Państwa i nominatów partyjnych są horrendalne. Dziś ja nie chcę tutaj wywoływać awantury, ale dziś osoby, które robią kampanię polityczną, politykom PiS z pierwszych zasiadają w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ale szanowni, a gdzie pani sponsorzy zasiadają? Ile pani tych plakatów wywiesiła i tych billboardów? Przejeżdża się przez miasto. Wie pani, ile kosztuje pani kampania wyborcza? Kto pani ją sponsoruje? Ciekawe. Aż tyła ma pieniędzy? Tak, ma. Zdaje się, że są. Zeznanie majątkowe ujawnił pan. Ale nie ujawnił pan zeznania majątkowego żona pana Morawieckiego. Pan tu też nie ujawnił. Ma rozdzielność majątkową. Tylko pan Morawiecki miał pieniądze z gospodarki. Ale będzie. A Tusk z polityki i ukrył majątek i ukrył majątek. Panie ministrze, zostawmy majątek pani poseł, limity. Limity na kampanię wyborczą są określone. No zgodnie z... Może pan zabierze swoje nośniki z moich nieruchomości, bo stoją na prywatnym gruncie bez mojej zgody. Proszę się na mnie popatrzeć, proszę posłuchać, bo chciałbym zadać kolejne pytania. Zostawmy ten wątek. Szanowni Państwo, chciałbym... To jest bardzo ciekawy wątek, bo pani mieliście Państwo okazję do tego... Co nas czeka? Możemy powiedzieć, co nas czeka. Każdy z Państwa powiedział, co długi, chciał. Podniesienie podatków, jaką politykę migracyjną, największe zadłużenie państwa, największe zadłużenie państwa, które będą wpłacać nasze dzieci. Tak samo jak panu... Wyłączę pani mikrofon. Wyłączę pani mikrofon i będzie pani... A panu tak, jak będzie krzyczał, to też mu wyłączę. Ja wiem, nie wzięła pani ze sobą megafonu, ma pani mikrofon i panią dobrze słychać w internecie, na radio.lublin.pl, na kurier.lublelski.pl. Pan jest w tej chwili złośliwy. Jestem złośliwy. Jaką politykę migracyjną powinna... Tak, jestem złośliwy, bo taka jest rola dziennikarza. Jaką politykę migracyjną powinna... Pan nie będzie złośliwy. Jaką politykę migracyjną powinna prowadzić Polska i Unia Europejska? W kontekście wyzwań, o których mówimy, Jarosław Kaczyński mówi, że jak Donald Tusk dojdzie do władzy, to zrobi z Polski drugą Lampedusę.
Proszę Państwa, Unia Europejska powinna przede wszystkim przestrzegać swoich przepisów, czyli uszczelnić granice południowe, uszczelnić granice tam, gdzie rzeczywiście ten napływ nielegalnych imigrantów jest ogromny. Proszę Państwa, dzisiaj sąd w Polsce potwierdził, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która chciała nam zakneblować usta, nie ma racji, bo rzeczywiście pakt migracyjny oznacza przymusową relokację nielegalnych imigrantów wszędzie, także do Polski. My to mówiliśmy, sąd dzisiaj to potwierdził, wygraliśmy z Helsińską Fundacją proces. Dzisiaj, proszę Państwa, jeżeli nie będzie blokady na Morzu Śródziemnym tego nielegalnego procederu, mafijnego, nielegalnego sprowadzania tutaj nielegalnych imigrantów, to niestety Europę zaleje kolejna fala nielegalnej imigracji. Będziemy mieli dalsze gwałty, dalsze rabunki, dalsze podpalanie samochodów, wojsko na ulicach Szwecji i tak dalej, ale nie w Polsce. Dlatego, że w Polsce nie ma nielegalnych imigrantów. Oni oczywiście mylą migrantów. W Unii Europejskiej Charles Michel mówi, nie pozwolimy przemytnikom decydować o tym, kto wjeżdża do Unii Europejskiej, ale pozwalają, dlatego że mówią, będziemy relokować. Co to znaczy będziemy relokować? To znaczy przyjeżdżajcie następni, bo uwalniamy wam miejsce na Lampedusie, uwalniamy wam miejsce na Krecie, uwalniamy wam miejsce na innych wyspach greckich, bo przecież my ich relokujemy. To się zrobi miejsce w tych ośrodkach. A przemytnicy to już wiedzą i dalej ściągają haracz od tych nielegalnych imigrantów, nieznanych ludzi, bardzo często terrorystów. Słuchajcie Państwo, dzisiaj zagrożenie na świecie jest potężne. Szef Hamasu ogłosił właśnie, że 13 października ma być światowy dżihad. To, co się dzieje dzisiaj w Izraelu, te porwania młodych obywatelek Izraela, dzieci, gwałty nieprawdopodobne, to jest rzecz, którą robią ludzie z Allah Akbar na ustach. Nielegalni imigranci w Europie Zachodniej robią dokładnie to samo. 15-krotnie więcej gwałtów w Belgii, we Francji, 5-krotnie więcej w Niemczech, wielokrotnie więcej napadów, zabójstw, podpalane samochody, samochody, rozruby, wojska na ulicach Szwecji. Europa powinna zamknąć swoje granice. Jeśli będzie prowadziła absurdalną politykę, za którą Tusk odpowiada, bo sam powiedział, że jak był przewodniczącym Rady Europejskiej, to wtedy rzeczywiście odpowiadał i organizował politykę migracyjną. Sam nam groził, że jak nie będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów, to będą nas czekały konsekwencje. Nic z tego, panie ministrze, nie wyszło. Grupa Wyszehradzka postawiła weto i Unia Europejska się z tego wycofała. Dopóki PiS będzie u władzy, będzie dalej wetował to. Natomiast jeśli będzie Platforma, na pewno wpuści nielegalnych imigrantów, bo o tym mówią już Niemcy. Czekają na zwycięstwo swoich przyjaciół od Tuska. Czy tak będzie, czy Platforma wpuści nielegalnych imigrantów do Polski, pani poseł? Jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji, to tak na krótko odpowiadając na pytanie, ale ja... Dlaczego głosowaliście na Parlamencie Europejskim? Ale ja proszę mi skończyć. Od czasu, kiedy PiS objął władzę, 5-krotnie wzrosła liczba, proszę bardzo, wydawanych zezwoleń. W 2021 roku było to 504 tysiące. Proszę zobaczyć, to tak. Ale to zezwoleń na pracę, tak? Tak, tak. Ale źle czy tylko dobrze? Ale sekundę. I byli to obywatele Egiptu, Zimbabwe, Indii, Gruzji, Tadżykistanu i z Uzbekistanu i Afryki i tak dalej. PiS mówi o tym, że straszy imigrantami, a pod Płockiem zostało wybudowane miasteczko dla uchodźców, dla 13 tysięcy uchodźców z krajów trzecich przez Daniela Obajtka, którzy mają rozbudowywać rafinerię. Na 8 hektarach postawiono 2,5 tysiąca... Uchodźców, którzy rozbudowują rafinerię, bo pani myli pojęcia dla pracowników. Ale tak? Dajmy skończyć, pani poseł, jak rozumiem, to jest jej czas, proszę. Na 8 hektarach postawiono 2,5 tysiąca kontenerów. Mogę pokazać zdjęcia, w których będzie mieszkać 13 tysięcy pracowników z krajów trzecich. To po pierwsze. Po drugie, wpuścili 250 tysięcy imigrantów z krajów trzecich, w tym osoby, które kupowały wizy na przysłowiowym targu. W 2020... 268. Ale pani poseł, tylko proszę zwrócić uwagę, że ja pytałem, zadałem pytanie o to, jaką politykę powinna prowadzić Polska. Dobrze, ale ja chcę, i Unia Europejska. Proszę nie cenzurować moich wypowiedzi. Nie, ale ja proszę... Nie cenzuruję ministra... Odnoszę się także do ja pana ministra. Ja będę mówiła to, co uważam, że jest ważne. A ważne ale chciałbym, jest żeby to, się pani na pytanie ja, a odniosła. A ważne jest to, proszę, szanowni państwo, że PiS co innego robi, co innego mówi. Asystent ministra Wawrzyka, który został zwolniony, został złapany na przyjmowaniu łapówki. Służby złapały Edwina K., jak przyjmował 160 tysięcy łapówki. W ministerstwie, można by powiedzieć, panowała stajnia Augiasza.
straszą imigrantami, a ich wpuszczają. Wie pan, czym się różnią imigranci? To jako, to od pytań zadawania, pani poseł, jestem ja, więc to tylko ja przypominam, jaką politykę powinna imigranci, ci, co prowadzić Polska na i Unia granicy Europejska. z Białorusią, a ci, którzy zostali wpuszczeni do Polski, różnią się tym, że jedni dali pieniądze, a drudzy nie dali pieniędzy. A efekt jest taki, że przez Polskę lawinowo przepływają imigranci, którzy już nawet są na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku z polskimi wizami, o czym Stany Zjednoczone mówiły rok temu. Ilu? Panie ministrze, ale są. Ja w takim razie po raz trzeci. Pani poseł, pani myśli, że 38 imigrantów, którzy kupili sobie od kogoś, tylko ja tego nie znam, to jest problem, który pani porównuje z Lampedusą, z milionami nielegalnych imigrantów, którzy podpalają Europę Zachodnią. W Europie więcej niż wpływa... Proszę pani, myli pani pracowników z nielegalnymi imigrantami. Czy pani widziała na ulicach miasta jakieś bandy nielegalnych imigrantów niewiadomego pochodzenia, którzy gwałcą kobiety? Nie widziała pani. Czy pani? Nie, dlatego PiS musi rządzić, bo wy byście wpuścili ich. Właśnie wy byście wpuścili. Rządzić, żeby a pani mówi, wizy, a pani była pani ministrze koncepcja. Pani nie obraża ludzi. Nie sprzedajemy wizy. Pani uzyskała odpowiedzi na swoje absurdy na targu w Rykach. Wystarczy pani. Otóż proszę państwa, pani ministrze, jedno zdanie. Pani całkowicie myli. Pani całkowicie myli. Nielegalnych. Ile osób? 500 tysięcy. Pani poseł. Szanowni państwo, to są wizy pracownicze. W Polsce pracuje około miliona ludzi z zagranicy. Miliona ludzi z zagranicy, z czego największa część to są oczywiście pracownicy z Ukrainy czy z krajów wschodnich. Ale milion z pracowników z zagranicy wymaga wydawania również wiz pracowniczych. Jeśli rolnik potrzebuje ludzi do sadu, do zrywania owoców, bo nie ma kto zrywać, bo dzisiaj nie ma bezrobocia w Polsce. Ludzie chcą pracować w innych warunkach i za większe pieniądze. Jeśli sadownik albo na przykład ktoś, kto prowadzi szkółki ogrodnicze, potrzebuje rąk do pracy, to występuje o wizę. Wiadomo, że pan XY z kraju takiego i takiego ma zaproszenie do pracy, otrzymuje wizę, przyjeżdża do Polski, jest w Kurowie, w Końskowoli, wiadomo gdzie jest, pracuje i nie ma z nim problemu. To jest pracownik i to jest migrant, który jest wpuszczany na wizy, która jest wydawana. Pani to myli i próbuje to przedstawić społeczeństwu, że to jest to samo, co na Lampedusie, to samo, co w Belgii i to samo, co w Berlinie, gdzie fekaliami brudzą baseny publiczne ci, którzy zostali wpuszczeni bez żadnych dokumentów, nielegalnie przewiezieni przez basen Morza Śródziemnego i nie wiadomo, kto to jest. Terroryści, dżihadowcy. To jest jako jeden problem, to pytanie padło. Bo wydaje mi się, niech pan nie myli tych rzeczy. Panie ministrze, nie ma pan jednak wrażenia, że rząd bagatelizuje czy umniejsza kwestie związane z wydawaniem pozwoleń i ostatecznie wiz w nie takiej skali? Dlaczego pan tak mówi? Przecież to polskie służby. Bo pan mówi, że nie ma żadnej afery, polskie służby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości odkryły te nieprawidłowości przy 200-kilkudziesięciu wizach. To polskie służby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości aresztowały urzędników, bo dla nas nie ma świętych krów. Urzędnicy ponoszą odpowiedzialność, 3 z nich siedzi w więzieniu. Czy to jest bagatelizowanie? Gdybyśmy bagatelizowali, to byśmy zastosowali doktrynę Neumana, która mówi, jak jesteś w platformie, to ci włos z głowy nie spadnie. U nas wszystko jedno, gdzie jesteś. Skoro dokonujesz przestępstw, to siedzisz. I dzisiaj siedzą. Bagatelizujemy? Czy Wawrzyk siedzi? A Wawrzyk dokona przestępstwa? A skąd pan wie, że nie? Wawrzyk to dlaczego zarzutu. Został Wawrzyk z... dlaczego dlatego, został że u nas się ponosi odpowiedzialność polityczną. Tak? A u was nie. U was mogliście doprowadzić do katastrofy smoleńskiej. Jeszcze nagrody sobie dawaliście. A u nas niestety, jak ktoś zawini, to a ludzie ponosi odpowiedzialność Wawrzyka, polityczną. Czyli ludzie Wawrzyka siedzą. Ludzie Wawrzyka pani poseł, siedzą. 15 Wawrzyka siedzą Wawrzyk za 200 wiz. Za 200 wiz, a nie 250 tysięcy. Jak pani usiłowała mówić na targu w Rykach. Panie ministrze, 15, pani poseł, 15 października... Jak pani kłamie bezczelnie, to ludzie nie wytrzymują, szanowna pani. To ludzie, zwykli ludzie nie wytrzymują. Zwykli ludzie... Pytają pani, dlaczego pani nie jest wstyd, że pochodzi pani z partii, która chciała zostawić Lublin, Chełm, Hrubieszów bez żadnej obrony, wycofać nie, kłamie, proszę pani. Bezczelnie. To pani kłamie. Otóż doktryna z 2011 roku jeszcze zakładała mówicie, wycofanie żołnierzy. Panie ministrze, dobrze. Jeszcze tego nie pan mówi, że chciałem Lublin mógł zapytać 15 pani października pytają, pani nie referendum. Dlaczego pani się pani nie panie ministrze, takiej doktryny obronnej. Linia Wisły, linia zdrady Tuska i Wcisło. Tak będzie. Panie ministrze, no naprawdę, proszę spokój. Tylko głowa. A pani poseł też proszę o pozwolenie mi na zadanie pytania o referendum 15 października, także będzie referendum ogólnokrajowe, czy to farsa, czy święto demokracji.
jak pani zagłosuje, jak pani zachowa się przy urnie wyborczej. Referendum to jest demokratyczny sposób wypowiadania się społeczeństwa w kwestiach bardzo, bardzo ważnych. Te pytania referendalne, które dzisiaj zostały postawione w tak zwanym referendum, nie to, są jest, ważne. To jest jedna wielka manipulacja. Nikt z opozycji nie mówi o przymusowej, relokacji, przepraszam. Nikt z opozycji nie mówi o podnoszeniu wieku emerytalnego i tak dalej. A jeśli chodzi o majątek, to majątek został rozprzedany, między innymi nasza rafineria została sprzedana przez Obajtka za przysłowiową czapkę gruszek. Wykorzystywanie referendum do polityki przede wszystkim, do podniesienia sobie pewnych punktów wyborczych i do rozliczania w sposób trudny do rozliczenia całej kampanii wyborczej. I w związku z tym, jak pani poseł się zachowa przy urnie wyborczej? Absolutnie nie wezmę karty do referendalnej, wezmę kartę do głosowania. Referendum to jest jedna wielka ściema, zawłaszczanie tej idei demokracji. Ściema czy zawłaszczanie idei demokracji, czy święto demokracji, minister Czarnek? Pani poseł miała szansę rzeczywiście dzisiaj zdementować wszystko, co mówiliśmy do tej pory, ale poszła niestety w ciemny zaułek. Ale ja to komentuję. Pani przed momentem mówiła, że absolutnie nie jesteście za przymusową relokacją. Nie jesteś. To dlaczego pani nie pójdzie i nie powie nie? Pytanie jest proste. Czy jesteś za przymusową relokacją nielegalnych imigrantów? To dlaczego pani nie zagłosuje nie? Dlatego, że nie ma takiego zagrożenia, proszę pana. Ale szanowna pani, a jak będzie głosował pani, minister Przemysław Czarnek? Pytanie postawione jest w ten sposób. Czy jesteś za przymusową relokacją nielegalnych imigrantów? To niech pani zagłosuje. Dlaczego pani nie chce zagłosować? Dlatego, że to wasze referendum... Dlatego, że pani jest za przymusową relokacją nielegalnych imigrantów, bo gdyby była przeciw, to zagłosowałaby tak jak ja. Pani nie rozumie, co ja do pani mówię. Przytłaczająca większość społeczeństwa pójdzie na referendum, czego zachęcam, i powie Unii Europejskiej, my jesteśmy przeciwni przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. A oni nie pójdą i nie powiedzą, bo Bush mówią, że nie pójdą na to referendum. A wystarczy powiedzieć nie. Jestem Czarnek powie 4 razy nie? Oczywiście, że tak. Jestem przeciwnikiem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Relokacji. 15-krotnie częstszych gwałtów, tak jak w Belgii, we Francji. 5-krotnie częstszych gwałtów, tak jak w Niemczech. Zabrudzania publicznych basenów w Berlinie i wyciągania wojsk, jak w Szwecji, do pilnowania porządku. Dlatego pani Wcisło nie pójdzie i nie powie nie brukselskim elitom, a ja pójdę i powiem nie brukselskim elitom. W Polsce będzie nielegalnych imigrantów. Takie jest prawo. Panie ministrze, pani poseł, powoli dobiega końca nasza debata. Tak jak umawialiśmy się przed programem, chciałbym poprosić państwa o zadanie przeciwnikowi po jednym pytaniu wzajemnym. Bardzo proszę, żeby to było pytanie. Ograniczmy się do krótkiego pytania, nie do formułowania tez. Taka jest koncepcja, takie jest założenie tej debaty i tej części tej debaty. Pani poseł Marta Wcisło, pytanie do pana ministra. Ja chciałbym, żeby pani poseł... Ja sobie przygotowałam pytanie. Proszę bardzo. Do pana ministra. I żeby nie tracić czasu, to go odczytam. Żeby minister nie straszył mnie kolejnym pozwem. Gołym okiem widać, że tam, gdzie posady znajduje pana rodzina, znajomi, przypomnijmy, że pański szwagier po tym, jak został dyrektorem szkoły w Jakubowicy, dostał 15 milionów na szkołę, a pańska żona została dyrektorem Instytutu Medycznego KUL, który dostał 40 milionów złotych dotacji. Moje pytanie brzmi w związku z tym, czy gdyby prezydent Żuk zechciał powołać pańską żonę na wiceprezydenta od spraw oświaty w Lublinie, mógłby liczyć na większą dotację i subwencję na oświatę? Subwencja na oświatę jest naliczana według ucznia i jest naliczana dla wszystkich samorządów dokładnie tak samo. Już to pani wyjaśniała, pani Teresa Misiuk, w programie w Telewizji Polskiej, ale pani tego nie rozumie, więc ja tego nie będę pani wyjaśniał. Natomiast jeśli chodzi o mojego szwagra i szkołę w Jakubowicach Konińskich, to jest to szkoła publiczna zarządzana przez PSL-owskiego wójta pana Urbasia, znakomicie zresztą, przez wicewójta z PSL-u, prowadzona przez gminę Niemce, szkoła publiczna, której on jest dyrektorem. To wójt wystąpił do Polskiego Ładu o 15 milionów złotych na rozbudowę tej szkoły i to wójt
i gmina Niemce dostała te pieniądze. Dlaczego pani kłamie, że to mój szwagier dostał? Jest pani bezczelna, jest pani po prostu chamska. Proszę pani, pani po prostu potrafi rzucać tylko i wyłącznie obelgi, a ja to prostuję. Mówi wójt gminy, wójt, odpowiadam na pani, kalumnie i obrazy. Odpowiadam. A od mojej żony Wara pracuje na Kulu od 2004 roku i będzie pracować dalej, bez względu na to, czy pani tego chce, czy pani tego nie chce. Minister Przemysław Czarnych, pani poseł, to pytanie zostało zadane. Ale nie odpowiedział pan minister. Pan minister miał czas, to pan... Żona nie, została wiceministrem. Niech pani zostawi w spokoju moją żonę, naprawdę, proszę pani. Marta Wcisło. Pani występuje przeciwko kobiecie, która pracuje i robi karierę od 2004 roku. Jak pani nie wstyd, że pani przeciwko kobiecie występuje? Pani jest obrońcą praw kobiet, pani poseł, pani atakuje kobiety. Kobietę, która nie jest w polityce, pani jest bezczelna po prostu i chamska do tego. Pani poseł, jak to było z pani córką zatrudnienie? Pamiętamy, że moja córka nie pracowała. Były w mediach publikacje. W której miasto ma chociaż jeden udział. Panie ministrze Przemysław Czarnek, jedno konkretne pytanie. Ale pan jest tendencyjny. Tak, oczywiście jestem tendencyjny, tak. Bo zadaję pani i panu ministrowi pytania te same. I pani cztery razy zadawałem jedno państwo, o migrację. Jestem atakowana przez pana ministra i przez prowadzącego. Zobaczcie, jaka to jest debata. Tak, jest pani atakowana, panie ministrze. Ja nie mam pytań do pani. Nie, pani bardzo Wcisło, proszę, i tak pani proszę o jedno pytanie. Moje pytanie było proste. Dlaczego pani koledzy polityczni chcieli zostawić całą Polskę Wschodnią na pastwę ruskich i przenieść linię obrony Polski na linię Wisły, zostawiając Lublin, Hrubieszów, Zamość, Puławy i inne miasta? I pytanie padło od ministra. Ale pani na to niech odpowiada, niech pani nie odpowiada. Pani tak stajmy to. Ostatnia, więc mówię, że ostatnia wypowiedź dla pani. Króciutko proszę. Pan minister kłamie, szanowni państwo, nie widziała pani tego dokumentu, tak? Próbując wzbudzić państwa niepokój. Nie widziała pani tego dokumentu. Panie ministrze. Cała Polska widziała. Pan minister manipuluje informacją. Pan minister mówi, że Polska Wschodnia miała być oddana. To jest nieprawda. Szanowni państwo, został ujawniony fragment planu obronnego, piąta część. Jak mówią generałowie, którzy pracowali nad tym planem, pozostałe cztery, które nie zostały ujawnione, zadają kłam tej tezie. To jest ohydna polityka kłamliwa partii rządzącej. Na potrzeby polityczne, dokument żeby państwo... Dokument z 2011 roku, ale pani pisany przez pana ministra Knicha, nie konsultowany z generałowi, o czym mówi pan Grabowski. Dlaczego pani nie jest wstyd? To jest moje pytanie. Pani nie odpowiada na Polaków. Dlaczego pani nie dzieli Polaków? Dlaczego nie jest pani nawet wstyd? Podzielił rodziny, szanowni państwo. Zobaczcie, rząd, który Marta Wcisło, pani Marta Wcisło, pani pani to jest rząd wszystkich Polaków? To jest rząd działaczy politycznych. Pani poseł, mogę? Chciałem bardzo państwu podziękować za udział w dzisiejszej debacie. Emocje nie tylko polityczne były duże. Szanowni państwo, to była ostatnia debata w samo południe, którą organizowało Radio Lublin i Kurier Lubelski. W imieniu całego zespołu, który czuwał nad przygotowaniem tego programu, chciałbym państwu bardzo podziękować za obecność w pięciu debatach przedwyborczych. Na koniec pozostaje mi życzyć państwu dobrych, trafnych wyborów już w tę niedzielę, 15 października. To państwo zdecydujecie, komu oddamy, w czyje ręce oddamy Polskę, kto przejmie stery władzę w Polsce. To jest państwa czas, to jest państwa decyzja. Ja państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.